Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Jagged Alliance 3. Poprzednim razem zrekrutowaliśmy dwóch pierwszych najemników i stworzyliśmy naszą postać bazową. Dotarliśmy również do fikcyjnego państwa Grand Shien i stoczyliśmy pierwszą walkę. Odcinek zakończyliśmy w tym miejscu. Dzisiaj zaczniemy od spotkania z klientką i wysłuchania, co ma nam do powiedzenia. Znajduje się w willi przed nami. Let's move. Are you Miss Lafontaine's mess? Go on inside. They are expecting you. Jak najbardziej jesteśmy najemnikami pani Lafontaine. Raf zlokalizował urządzenie do zhakowania w okolicy. Mowa o laptopie, ale zanim przejdziemy do niego, chciałbym jeszcze przyjrzeć się temu magazynkowi z lewej strony. Take a look at this. Mamy drzwi do otwarcia. Mam nadzieję, że ci strażnicy, którzy się tutaj plątają, nie będą mieli nic przeciwko. Nie można w żaden sposób otworzyć. W takim razie albo brakuje nam klucza, albo umiejętności. Tak czy siak nie jesteśmy w stanie się tam dostać. Dobra, zgarnijmy w takim razie ten laptop. Zyskano dane wywiadowcze. Odkryto dane wywiadowcze dotyczące sektora wioska Erni H2. No, to bez wątpienia się przyda. Ok, w takim razie wchodzimy do środka i porozmawiajmy z panią Lafontaine. Thank God you made it. I wanted to warn you, but you were already en route. Legion forces have landed on Ernie. They even tried to attack us here at the villa. I can't imagine what they want with this tiny island. It is neither Ernie Island nor my villa they want. It is you. Perhaps they think capturing you would make your father more cooperative. Then I'm sorry I came. I didn't mean to put anyone else in jeopardy. I know how you feel. That's why I prefer bandages over bullets. Have faith. Barry is here. Dialogi przewijają się w sposób automatyczny, w takim razie tym razem będziecie musieli czytać sami. Damy sobie z nimi radę. I am so grateful to hear you say that. Grandchien's own government can't do a thing to help. I am reassured by your confidence. Here. Please take this as a gesture of my appreciation. Emma przekazuje nam 2000 dolarów jako wyraz wdzięczności. Myślę, że biorąc pod uwagę fakt istnienia tutaj bardzo rozwiniętej ekonomii, no bo przecież naszym najemnikom trzeba płacić. Te kontrakty są ściśle określone na konkretną ilość dni. W momencie, kiedy się zakończy kontrakt, no to będziemy musieli go przedłużyć, a co za tym idzie, trzeba będzie sięgnąć do kieszeni. W takim razie przyjmiemy. Dziękuję. You're quite welcome. Now, as to beginning your search, I suppose questioning the Legion soldiers on Ernie about my father would be a good way for you to start. This is Corazon Santiago. She's the director of operations in Grand Chien for the Adonis Corporation. Her people encountered the Legion face to face. She will manage additional funding while you are in the field. Hello, it is good to meet you. As Emma said, I will provide you with a cut of the proceeds from the Adonis Diamond Mines to help fund your mission as you liberate each one from Legion control. But first things first. The Legion has overrun the island, capturing the town and the old fortress. Liberating the town is essential to securing transport to the mainland, but securing the whole island will ensure you have a good base of operations. Additionally, the locals may be appreciative and give useful intel. Okej, naszym głównym zadaniem staje się przejęcie kontroli nad wyspą, która zapewni nam bazę operacyjną. No dobrze, co jeszcze wiemy o tym Legionie? Led by a man calling himself the Major. It is the largest paramilitary group in the region. They seized all our diamond mines before my security teams could respond. They are brutal bullies, but not smart or well-trained. They should be no match for professional soldiers. Our training is of exceeding professional. We will be victorious. Coś mi się wydaje, że Barry to będzie taki śmieszek rzucający na lewo i na prawo granatami, sądząc po tych jego komentarzach. Kim jest Major? Perhaps the biggest warlord in Gonshien. Not much is known about him, except that he runs the Legion like a cult of personality. He is both worshipped
and feared. It's likely you'll have to deal with him directly in order to rescue my father. Gdy pierwszy raz pytaliśmy tego typa przy plaży na temat tego majora, to on też niewiele o nim wiedział. W zasadzie można by powiedzieć, że nic o nim nie wiedział. W takim razie ten gość to jest chyba jakaś jedna wielka tajemnica. Opowiedz nam o Ernie. This island is isolated and defensible and will serve as a good launch point for missions into the Ajani River Valley. The people here are docile but resourceful. Help them and they'll help you. I like this. It is the Christian thing to do. Some may prove more helpful than others, I'm sure. But you should talk with as many of them as you can. They may have information that could be of use to you. Please excuse me. I must take this. Yes. No! Just tell them to wait! Just tell them to wait, goddammit! My apologies. Where were we? Who was that? It was... well, it was nothing that concerns your mission. It was simply certain logistical issues that require my attention from time to time. Again, I apologize. Do you have any further questions for us? Corazon nie jest skłonna przekazać nam informacje na temat tej dość dziwnej i burzliwej rozmowy telefonicznej. Albo jeszcze niedostatecznie nam ufa, albo ma coś do ukrycia. Okej, nic więcej tutaj nie możemy z nimi pogadać, w takim razie się pożegnamy. Good luck. Corazon and I will be keeping in touch via radio. No dobrze, możemy sobie sprawdzić dokładnie całą willę. Choć poza tym krzesłem z lewej chyba nie ma tu nic interesującego. Luksusowe krzesło. Okej, napis dość szybko znika. To jest luksusowe krzesło, nie jakieś niewygodne, przypadkowe, plastikowe barachło. Elegancki mebel. Możemy otwierać okna i drzwi. To oczywiście w myśl taktyki oraz walki. Możesz przejść do kolejnego miejsca, korzystając z widoku satelitarnego dostępnego z menu dowodzenia. Ok, tutaj mamy ten widok satelitarny pod M, który w tym momencie najbardziej nas interesuje. Natomiast poza tym mamy jeszcze centrum pomocy, info o najemniku, zarządzanie oddziałami. Mamy mail, wiadomości i możemy sobie tutaj różne rzeczy poczytać. Dzień dobry wszystkim, tu Kerry z najnowszymi wieściami z Grand Chien. Bardzo mi się podoba, że mimo że jestem świadomy tego, iż cała ta fabuła to jest tylko tło do prowadzenia zaciekłych, świetnie zrealizowanych walk w systemie turowym, tak bardzo mi się podoba to, że twórcy jednak zadbali o cały ten background historii, jaki dzieje się wokół tego wszystkiego. No okej, oprócz maila mamy jeszcze notatki. I notatki, no to jest nic innego jak log z zadaniami. Miejscowi osadnicy mogą zapewnić transport drogą morską z wyspy. Sektor wioska Ernie H2 jest okupowany przez Legion. Mamy również informacje na temat Bastiena, tego typa, z którym gadaliśmy w poprzednim odcinku. Że ma kryjówkę w sektorze rdzawisko i że ma skrytkę z diamentami. No okej, czyli myślę, że w razie czego będziemy tutaj jak najbardziej zaglądać. Ostatnią opcją jest przeglądarka i tutaj oczywiście możliwość wynajęcia kolejnych najemników, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. No dobra, w takim razie my przechodzimy do widoku satelitarnego. Udajcie się do wioski Ernie. Let's go. W takim razie ruszajmy do kolejnego sektora I-2. Obecność wroga. Nieprzyjaciel jest obecny w tym sektorze. Przygotować się do walki. Mamy od razu informację, że jest 6 wrogów, w tym snajper i 5 zbirów. No dobrze, przechodzimy w takim razie do sektora i zobaczymy, co jesteśmy w stanie tutaj zdziałać. Okay, will do. MD present. Heading out. Pogadajmy z miejscowym.
coming to shoot those Legion bandits. The village is full of them. They shot Tine and took Hemen, and I decided to sneak away. But there are more of them here. You will sneak up on them and shoot them, right? Okay, miejscowy wykradł się z wioski, ale tutaj jest jeszcze więcej wrogów. Pytał, czy jesteśmy komandosami jak z filmów i czy ich wszystkich wystrzelamy. Jest opcja oczywiście skradaj się. No i myślę, że jak najbardziej z niej skorzystamy. Idziemy po cichu. Póki co czysto, z lewej strony jakiś obóz. Zbieramy zioła i pozyskujemy z nich środki medyczne. Jest również skrzynka i kolejne środki medyczne. Okay, mamy dwóch pierwszych przeciwników. Tutaj jest mostek, wieża obserwacyjna. No i tutaj bez wątpienia będziemy mieli kolejnych przeciwników. Pamiętajmy o tym, że w tym sektorze zauważono 6 wrogów. W takim razie 4 z nich jeszcze gdzieś się tutaj kręci. No dobrze, spróbujmy do nich podejść jakoś po cichu. Od tej strony ten teren jest bardzo otwarty, więc chyba wolałbym podejść bardziej z tej strony. Wyjdę z trybu skradania, bo wtedy nasi żołnierze poruszają się troszkę szybciej. Wrócimy do niego, gdy zbliżymy się do przeciwników. They were supposed to just sneak past the guard and kidnap the bitch. Take it easy. They probably sneaked in, then shot him. Then I guess maybe they shot some more of them or shot them again, just to be sure. What if someone sneaks up on us just like that? Never happen. We are way too smart for that. Going. Still undetected. Wydaje mi się, że wszyscy nasi żołnierze byli w zasięgu skutecznego ognia, jeżeli chodzi o tych zbirów. Natomiast ci skończyli dialog i zwyczajnie sobie poszli. Okej, na moście mamy jeszcze jednego. No, będzie miał na nas z podwyższenia świetny widok, więc ten tutaj na pewno będzie problemem. No dobrze, spróbujmy się tutaj jakoś sensownie rozlokować. Going. Still undetected. Okej, Barego przesuniemy za kamień. Teoretycznie powinien być tam bezpieczny. What? No, wszystko bardzo mocno ryzykowne. Przeciwnicy są blisko. W momencie, kiedy mnie zauważą, no to będę w tarapatach. Teoretycznie moglibyśmy rzucić w nich tutaj w tym momencie granatem. Looks like victory will come to us. Okej, to prawda, mamy ich z głowy, natomiast ten, który znajduje się na podwyższeniu, nadal pozostaje ogromnym problemem. Zobaczymy, czy on w ogóle będzie miał ochotę zejść do nas. Tak czy inaczej, my myślę, że możemy spokojnie się wycofać. A przynajmniej schować za tym kamieniem. Będziemy mieli wysoką osłonę. Odpalimy sobie Overwatcha na ten teren tutaj. Okej, zobaczmy co dalej. Teraz nadal nie jest wykryty. Tutaj również Overwatch. Okej, okay, MD w tym momencie ma już bardzo mocno ograniczony ruch. Przesuńmy go w takim razie
bliżej tych drzew. No i zobaczymy, co zrobi ten przeciwnik. Okej, schodzi na dół. Ale to nie jest ten na moście, to jest jeszcze inny przeciwnik. W takim razie odpalają się dwa Overwatche. Kolejny zbir schodzi na dół. I kolejny wchodzi w nasze Overwatche. Niestety pociski, które wystrzeliwujemy w ich stronę, przechodzą obok. No dobrze, Barego. Barego moglibyśmy przesunąć tutaj. Będziemy mieli pole ostrzału na tego przeciwnika. Ok, użyj prawego przycisku myszy, aby wycelować. To już było. Jak najbardziej to zrobimy. Mamy sporo punktów akcji. Ok, wchodzi elegancko. I myślę, że możemy wycofać Barego za kamień, żeby był bezpieczniejszy. Ok, MD przesuniemy tutaj. Ten również będzie mógł strzelać. Ok, niestety chyba dosłownie o milimetr. Target locked. Raf trafia elegancko, kolejnego zbiera mamy z głowy. No dobrze, niestety nie mam wystarczającej ilości punktów akcji, żeby założyć tutaj jeszcze jakiegoś Overwatcha, bo ten raczej na pewno będzie próbował się do nas zbliżyć. Kończymy w takim razie turę i zobaczymy, co zrobi. Strzela w MD, ale nie trafia. Okay. My tego przeciwnika mamy w tym momencie mocno poza zasięgiem. Ale myślę, że MD moglibyśmy spróbować przesunąć. Przede wszystkim moglibyśmy spróbować zrobić mu flankę. Niech MD poczeka za tym kamieniem i w następnej kolejce będzie w stanie przebiec gdzieś tutaj, aby spróbować zaatakować tego przeciwnika z lewej strony. Okej, Barry mógłby strzelać, ale niestety nie za bardzo ma tutaj opcję trafienia. Za tego kamienia sytuacja się zmieni, natomiast nie wydaje mi się, aby Barry był w stanie w pojedynkę go zabić. W takim razie zacznijmy od Rafa. Moving to position. Aiming. Okej, tutaj w zasadzie sytuacja podobna, jeżeli chodzi o MD, ale RAF ma półautomatyczną broń, więc mam nadzieję, że może przynajmniej jeden pocisk się przedostanie. No i tak się niestety nie stało. Hello. Okay. Barym spróbujmy zrobić flankę z prawej strony. Okay. Wchodzi elegancko za 11 punktów obrażeń. Przeciwnik ciężko ranny, ale niestety wciąż żyje. Skraca kąt i strzela w Barego, który otrzymuje poważne obrażenia. No dobrze, na szczęście w tym momencie Raf ma bardzo dobry widok na tego przeciwnika. To w zasadzie doprowadza do tego, że walka szybko się kończy. No okej, bez wątpienia trzeba będzie spróbować połatać Barego. W takim razie niech się zajmie tym w tym momencie MD. I have gratitude for medical assistance. Okej, to jest. On w tym momencie odzyskał praktycznie całe zdrowie. Jedna kafelka została odjęta. Natomiast co ważniejsze, to to, że Barry ma w tym momencie dwie rany. A te rany możemy uleczyć tylko i wyłącznie z widoku satelitarnego, poświęcając na to oczywiście nasz czas. No dobra, zobaczmy, co mieli przy sobie. Michael here. Let's see what we found. We could always use more meds. Kolejny pistolet.
Okej, Barry zużył granaty. Okej, niech sobie weźmie, albo z drugiej strony myślę, że lepiej, żeby wziął sobie drugi pistolet MD. Mamy jeszcze skrzynkę. No proszę. Granat jak najbardziej, niech weźmie sobie Barry. A nożyce do drutu. Służy do przecinania ogrodzeń z drutu. Zużywa się po każdym użyciu. Przedmiot nie może zostać naprawiony. Przedmiot używany automatycznie z ekwipunku. Okej, to niech trafi do Rafa z racji tego, że on jest naszym mechanikiem w tej chwili. Okej, jeszcze tutaj jedno ciało. Kamizelka przeciwodłamkowa. Okej, Raf ma w tym momencie kamizelkę przeciwodłamkową. Tą dajmy Barremu. Barry Unger. We have agreement. Okej. Idziemy w takim razie do góry. Let's move. Przed nami bez wątpienia kolejni przeciwnicy, a co za tym idzie, dobrze by było, abyśmy podeszli powoli i skryci. Jak najbardziej jest przeciwnik i powinien być jeszcze jeden. Mamy również wieżę, na szczycie której jest skrzynka. Okej, jest nasz snajper, którego widzieliśmy na planszy przed wejściem do tego sektora. Okej, Raf wchodzi na wieżę po drabinie. Za chwilę będzie przy skrzynce. Chłopaki tutaj myślę, że mają całkiem niezłą pozycję. No proszę. Karabin Gewehr 98. Karabiny mają sporą siłę przebicia i są bardzo celne przy strzelaniu w poszczególne części ciała. Mają również duży zasięg, ale niską szybkostrzelność. Specjalny atak, ogień obezwładniający. No i z racji tego, że Raf w tym momencie ma największy współczynnik strzelectwa, czyli 85, no to myślę, że ten karabin bez wątpienia powinien trafić do niego. Zajmie, jak widzicie, dwa pola. W takim razie Uzi damy MD. A ten pistolet moglibyśmy wręczyć Barremu, ale ja bym nie chciał, żeby on strzelał oburącz. W takim razie niech ta broń zostanie w ekwipunku. Bo tak, tutaj mógłbym dać drugi gadżet, ale nie mogę dać drugiej broni. Mógłbym wymienić nóż na pistolet, żeby Raf mógł strzelać z bliższej odległości. Natomiast nóż też jest fajny, bo w pierwszym odcinku nie udało się zaatakować po cichu tego przeciwnika. Więc chciałbym, gdy będzie tylko okazja, spróbować. No dobra, przeładujmy karabin i zajmijmy pozycję na wieży. Ten snajper z tyłu, co mówiłem wcześniej, bez wątpienia będzie problemem. Będę musiał dosyć szybko skrócić do niego kąt. Okej, ale najpierw zajmijmy się tym tutaj. No i elegancko, Raf. Jednym strzałem przeciwnik pada na ziemię martwy, a ten tutaj nie zorientował się, że dzieje się coś niepokojącego. Ciekawe. Okej, jest dosyć daleko, ale póki on nie podjął z nami walki, to ja chyba jeszcze w niego strzelać nie będę. Postarajmy się umieścić chłopaków na lepszej pozycji. Snajper ma status podejrzliwość. Okej, nie widzi swojego kolegi, więc rozkminia, że coś się tutaj dzieje, ale nie wszedł jeszcze w tryb walki. Czekam chwilę, aż się uspokoi i spróbujemy podejść bliżej.
try to become hard to see. Ora, wyślijmy chłopaków bliżej. I have spotted a thing that wants an investigate. I was never good at hide and seek. Trying to be quiet. Moving quietly. Good odds, I believe. No okej, okay. Otwieram ogień MD, który jest najbliżej. Snajper zajął pozycję za osłoną, co jest dla mnie dość mocno utrudniające tą walkę, jeżeli mógłbym tak powiedzieć. Ja mam tutaj do dyspozycji jeszcze jeden granat, który teoretycznie mógłby szybko zakończyć tą walkę. Myślę, że dla Rafa ten snajper jest w tym momencie poza zasięgiem, niestety. Raf od razu przekazuje nam informację, że strzał zdradzi naszą pozycję. No jak widzicie, jakby jestem jeszcze w tym zasięgu, ale już mam informację, że jest to dosyć daleko. Dodatkowo cel jest za przeszkodą, więc myślę, że szanse powodzenia tego ataku są zerowe. MD present. A zobaczmy w takim razie, co jesteśmy w stanie tutaj zadziałać chłopakami. Still undetected. I will move. Próbujmy przesunąć Barego tutaj. Położymy się i zrobimy sobie Overwatcha na ten teren tutaj, w razie gdyby ten chciał się przemieścić bardziej na lewo. Z kolei Raf niech zrobi Overwatcha na ten teren. Zwróćcie też uwagę, że Overwatch snajperski jest znacznie węższy, więc trudniej będzie złapać na to przeciwnika. No dobra. Michaelowi zostały 3 punkty akcji, w takim razie nic więcej tutaj chyba nie zdziała. Okay, wchodzi w pole Overwatcha Barry'ego, ale ten niestety nie trafia. Okay. Zacznijmy od Rafa, czy przeciwnik w tym momencie jest bardziej widoczny. No i niestety nadal jest mocno poza zasięgiem skutecznego ognia. Natomiast wydaje się, że Barry mógłby tutaj strzelać dosyć skutecznie. Przesuniemy się tutaj, myślę, że stąd będziemy mogli strzelać z pełną skutecznością. Przeciwnik jest ciężko ranny. A co za tym idzie, ten ostatni strzał Barry'ego kładzie go trupem na ziemi. Walka jest zakończona. Zgrupujmy się w takim razie i pozbierajmy rzeczy, które walają się w okolicy. Not that, you know what I mean. Okej, ten kufer jest zamknięty. Potrzebujemy łomu, aby go otworzyć. Zyskano dane wywiadowcze dotyczące sektora Hata I-2. Dane wywiadowcze obserwujemy z tego poziomu taktycznego. To jest dość ciekawe, bo pojawiają się takie informacje związane choćby z tajną skrytką. Mamy również podświetlone wszystkie interakcyjne obiekty. Dodatkowo na przykład ten teren tutaj, myślę, że również mógł posłużyć jako fajna pozycja strzelecka, mając już karabin. Z tej strony jak najbardziej również mogliśmy strzelać do tego przeciwnika. No dobra. W takim razie, skoro nie jesteśmy w stanie otworzyć tamtej skrytki, pozostało nam jeszcze ciało tego gościa. Okej, mamy jeszcze jeden pistolet, ale generalnie wszyscy już są uzbrojeni. W takim razie pistolet przekażemy do plecaka. No i to chyba tyle. Tutaj mieliśmy tą tajną skrytkę, więc myślę, że warto sprawdzić,
co takiego jesteśmy w stanie tutaj znaleźć. No proszę. Coś schowano za kamieniem. No i łom, jak się dobrze składa. Służy do wyłamywania zamków w drzwiach i rozmaitych pojemnikach. Szansa na sukces zależy od siły. Może uszkodzić zawartość pojemników. Zużywa się po każdym użyciu. Przedmiot nie może zostać naprawiony. Przedmiot używany automatycznie z ekwipunku. Te automatyczne używanie, myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, biorąc pod uwagę fakt, że no mamy tych umiejętności kilka, czy to leczenie, czy otwieranie zamków, czy w późniejszym etapie gry rozbrajanie pułapek i tak dalej. Więc na pewno skraca to czas po prostu gdzieś tam w rozgrywce. Czy to jest inny granat? To jest granat trzonkowy? Nie, to jest to samo. Okej, mogę to bez problemu połączyć. No dobrze, w takim razie skoro mamy łom, wróćmy się do skrzynki, której wcześniej nie mogłem otworzyć. Okej, muszę mieć łom w ręce, żeby móc cokolwiek z nim podziałać. Nie mogę go w żaden sposób wyekwipować. Ready. Okej. Nie miałem... Aha, test siły nieudany. Ten najemnik nie potrafi wyłamać zamka. Jestem za słaby. Moja siła to jedynie 30. Zobaczmy, czy ktoś ma więcej siły. MD ma 76. A Berry ma 78. W takim razie wrzućmy łom do Barego i niech on spróbuje otworzyć skrzynkę. Yes? How can I assist? Okej, test siły nieudany i zamek jest... Wydawało mi się, że informacja, która pojawiła się nad skrzynką, mówiła, że zamek został zepsuty. No nic, łom mocno się uszkodził, bo już w tym momencie 77%, ale udało się to otworzyć. Mamy mocno zepsuty AK-47. No ale łup jak najbardziej fajny. No dobrze, skoro Raf jest w tym momencie już naszym snajperem, MD ma broń półautomatyczną, to w takim razie Barry dostanie AK-47. Okej, informację od Barego otrzymaliśmy już w tym momencie taką, że ten przedmiot jest w bardzo kiepskim stanie. No i faktycznie 2% tylko wkrótce się rozleci, a co za tym idzie, musimy jak najszybciej zadbać o to, aby go naprawić. Mam tylko 7 pocisków do tego AK, a co za tym idzie, trzeba będzie się zorientować. Trzeba gdzieś się zorientować. Jak najszybciej będę musiał po prostu zdobyć więcej amunicji. Yes. Więc póki co dobrze, żeby Barry miał zamiennie czym strzelać. Okej, zrobimy w takim razie tak. We're moving? Zerknijmy jeszcze na mapę, zanim opuścimy ten obszar, dlatego że tak, tutaj mieliśmy do zebrania jakieś roślinki, więc zabierzmy. No i na szybko zerknę, czy przypadkiem jeszcze czegoś nie przeoczyłem. Dobra, zebrano środki medyczne, więc bardzo fajnie, a my możemy wrócić do widoku satelitarnego. I teraz tak. Jeżeli jesteśmy już w widoku satelitarnym, no to na pewno tutaj musimy zrobić w tym momencie kilka rzeczy, zanim wybiorę się do Erni. Pierwsza, najważniejsza rzecz, no to jest oczywiście leczenie ran, dlatego że MD chyba trochę oberwał, natomiast Berry oberwał solidnie.
W takim razie leczenie ran. Najemnicy z wysoką umiejętnością medycyny mogą leczyć rany swoje oraz pozostałych najemników kosztem środków medycznych. Okej. Okay. Skorzystaj ze środków medycznych, aby leczyć rany najemników. Minimalne wymagania. Medycyna na poziomie 30. Wybieramy oczywiście doktorka, czyli kto będzie leczył. W naszym przypadku MD i wybieramy, kogo będzie leczył. Na liście pojawiają się oczywiście tylko ranni najemnicy. No i uruchamiamy. I'll get right on it. Wszystko pojawia się na linii czasu, którą widzimy pod mapą. Jeżeli sobie najadę na daną ikonę, to widzę, co konkretnie się tutaj dzieje, ile czasu jeszcze to potrwa. W takim razie poczekajmy. Dodatkowo, żeby nie tracić czasu, możemy naprawić przedmioty. Tak, Raf ma mechanikę na najwyższym poziomie, bo 65. Jeżeli chodzi o przedmiot, który chcielibyśmy naprawić, no to teoretycznie wszystko to, co jest zniszczone. Na pewno te kamizelki dobrze byłoby naprawić. Myślę, że ten pistolet już nie jest aż tak istotny. Ciekawe jest to, że możemy również naszych najemników wysyłać na odpoczynek. I to jest bardzo fajna, chociaż nie, tutaj jeszcze widzę, że nie mamy tej opcji. Jest zwiad terenu. Zwiad terenu, jeżeli chodzi o Erni, to nie mamy potrzeby robić, dlatego że mamy już informacje na temat Erni. Natomiast jeżeli chodzi o trening najemników, to ten sobie zrobimy, ale dopiero jak przejmiemy wioskę. Dobrze, w takim razie poczekajmy, aż wszystkie przedmioty Raf na spokojnie naprawi. Okej, no i udało się wszystkich wyleczyć, sprzęt jest naprawiony, czyli powinien być teraz w dobrym stanie. Ten jedyny pistolet, który ma w plecaku MD, myślę, że spokojnie może zostać. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć, czy ja jestem w stanie go... Zezłomuj. Okej, mogę zezłomować pistolet, otrzymując części zamienne, które są oczywiście wykorzystywane do naprawy. W takim razie zróbmy to, bo ten pistolet w tym momencie nie jest mi do niczego potrzebny. No dobra, reszta zostaje. A my jesteśmy gotowi, aby ruszyć do Erni. W takim razie, nie przedłużając, ruszajmy do sektora H2. Uzbrojeni bandyci zajęli pozycję w wiosce. Zachowaj ostrożność. Mamy 6 wrogów, 2 bandytów i 4 zbirów. Yes, this is not who you are. Robbery, slavery, murder. How can you take part in such things? Do not call me that. It is not for you to say who I am, but I will tell you one thing. I am not soft and weak like you. This country needs strong people and a brave leader like the Major. Is this why your leader has kidnapped President LaFontaine? To prove how brave he is? LaFontaine is a fool. The Major was right to take him down, and now I'll capture his daughter as well. She fled to this island like a coward, just like you and your friends did all those years ago. Mon Dieu. I have to warn her. You have to sit on your ass and do nothing. My men should have captured her already. Now stop wasting my time. I need to go back to the fort and report. Okay, byliśmy świadkami kłótni ojca i syna, których ścieżki ewidentnie się rozdzieliły. Rozlokowywanie. Możesz swobodnie rozstawić swoich najemników w strefach rozlokowywania. Przyjrzyj się dokładnie mapie, sprawdź dostępne dane wywiadowcze i opracuj taktykę na nadchodzące starcie. Rozstaw wszystkich najemników i wciśnij przycisk rozlokuj, by kontynuować. Ok. Rozlokowujemy całym oddziałem, a nie poszczególnymi najemnikami. Natomiast zdecydowanie przyjrzyjmy się danym wywiadowczym. W domku przed nami już mamy wrogów. Tutaj mamy tylnią ścieżkę. Domek z lewej strony powinien być czysty.
otwarty teren, tutaj kolejni wrogowie. Teren na północy, raczej czysty. Okej, mamy do dyspozycji tylko jedno pole rozlokowania. W takim razie ustawmy nasze gdzieś tutaj. Udało Ci się zdobyć dane wywiadowcze dotyczące tego sektora. Aby przyjrzeć się znacznikom danych, włącz widok ogólny naciskając klawisz O. Dobra, to już wiemy. Okej, my na pewno sobie wejdziemy na dzień dobry w tryb skradania. Rafa umieścimy z lewej strony w domku, który teoretycznie powinien być pusty. Jak najbardziej. Niech zajmie pozycję przy oknie. Ma widok na przynajmniej dwa cele. No, mam nadzieję, że ten tutaj na środku drogi nie zauważy Rafa. Na dachu mamy przynajmniej dwóch, z czego jeden schodzi po drabinie w dół. Barego ustawimy tutaj. Okej, Barry niech sobie przyjmie pozycję leżącą. Bo myślę, że może zostać szybko zauważony przez tego przeciwnika. A ten proszę wchodzi gdzieś na górę. Chwilę czekam, dlatego że chciałbym mniej więcej rozeznać się, jak oni się tutaj przemieszczają. Być może udałoby się dostrzec taki moment, kiedy byliby skumulowani w jednym miejscu. Wtedy Barry mógłby posłać jeden z trzech granatów, który ma w tym momencie przy sobie. Ale oni wydają się być mocno rozdzieleni w tym momencie. Z drugiej też strony chciałbym rozpocząć mój atak w takim momencie, żeby ten tutaj nie przebywał wewnątrz domu. Bo to zdecydowanie myślę, że utrudni mi walkę. Okej, tego tutaj myślę, że moglibyśmy zaatakować MD, którego wcześniej postawimy tutaj. No dobra. Wydaje się, że ta jego pozycja tutaj jest idealna do ataku nożem, natomiast on jest tam dosłownie przez chwilę. Ponownie wszedł na dach. Nie mam zielonego pojęcia, po jakiego grzyba ten tutaj wchodzi na dach. Ale jest to na pewno dla mnie informacja, że warto również patrzeć na te zabudowania, bo nigdy nie wiadomo, czy gdzieś tam nie będzie czaił się wróg. Okej, wchodzi pierwszy strzał w bandytę. Ten przemieszcza się za osłonę. Linia strzału. Linie wyświetlane przy wybieraniu punktu docelowego dla ruchu oznaczają przeciwników, których będzie można stamtąd trafić. Jeżeli nie wyświetla się żadna linia z wybranego punktu, nie będzie można zaatakować wroga. Pamiętaj, że pewne silne bronie i specjalne typy amunicji mogą przebijać część przeszkód terenowych blokujących pole ostrzału. Okej. No dobrze, zobaczmy, czy Raf widzi tego przeciwnika. Jak najbardziej. Możemy spróbować go trafić, jest względnie w zasięgu. No, niestety Raf nie trafia. To jest dla mnie duży problem, dlatego że Barry w tym momencie ma 0 punktów akcji, a za tym idzie, nie będę go mógł już przesunąć. Nie zwróciłem też uwagi, gdzie
poszedł ten drugi przeciwnik. Okej, musi być za budynkiem, bo na dachu go nie ma. W środku chyba też nie. No nic, MD postawimy tutaj. On jest cały czas jeszcze niewykryty i zostawimy Overwatcha na te drzwi tutaj. I to tyle, jeżeli chodzi o wszystkie moje punkty akcji. Ten tutaj wywalił praktycznie pół magazynka, ale weszła tylko jedna kula i to w zasadzie ledwo nas drasnęła. Okej, Raf widzi tego przeciwnika. Ponownie jest na skraju skutecznego ognia, ale myślę, że ponownie możemy spróbować strzelać. Okej, Raf trafia, dzięki czemu ten jest w tym momencie na skraju śmierci. Barego bez wątpienia trzeba zabrać z tego miejsca. W takim razie wstańmy i spierdzielajmy. No jakoś specjalnie daleko nie ucieknę, ale lepsze to niż nic. MD ponownie ustawimy w Overwatchu, tak, a gdyby ten przeciwnik chciał wyjść z lewej strony, jak i gdyby chciał wyjść przez te drzwi tutaj. Okej, staje w drzwiach, MD otwiera ogień, niestety nieskutecznie. Kolejny przeciwnik wychodzi z lewej i MD ponownie strzela nieskutecznie. No, Barry przygwożdżony. Przeciwnicy mocno się tutaj organizują. No dobra, mamy jednego w środku, czyli jest dokładnie taka sytuacja, której chciałem uniknąć. Jego najlepiej by było oflankować. Mogę wskoczyć przez okno, mając jeszcze możliwość ataku. Natomiast, no, nie jestem przekonany, czy to wystarczy, żeby tego przeciwnika zabić. Bez wątpienia Barego musielibyśmy wycofać. Ten jest za przeszkodą. Ten niestety też. A to oznacza, że Rafa trzeba będzie wycofać. Może spróbujmy tutaj. Ok. Jeżeli chodzi o zasięg skutecznego strzału, to mamy tylko tego typa tutaj. A co za tym idzie, ja chyba uruchomię Overwatcha. Wydaje mi się, że jeżeli będzie chciał mnie flankować, to zrobi to z lewej strony, żeby dostać się do domku. W takim razie ustawmy Overwatcha tutaj. Ready to do stuff. Very Unger. Okej, teraz Barry mógłby skutecznie atakować tego tutaj. Ten drugi, który jest w zasadzie w tym momencie najbardziej ranny, niestety jest poza zasięgiem Barego. Natomiast ja zdecydowanie chciałbym zachować jakieś punkty akcji, dlatego że Barry jest w dosyć kiepskim miejscu w tym momencie. No i nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zwyczajnie się wycofać. Chociaż przeciwnicy pewnie również się przesuną, mogą w ten sposób zyskać przewagę. No nic, na pewno dobrze byłoby kucnąć. To jest pierwszy ruch, jaki chciałbym zrobić. No i nie wydaje mi się, żeby Barry był w stanie tego typa skutecznie tutaj atakować, ale spróbujmy. No proszę, zbyt małą wiarę pokładam w naszego Barego. MD present.
No dobrze. I co my teraz zrobimy tu z naszym MD? Moglibyśmy przejść gdzieś tutaj i w następnej kolejce mielibyśmy lepszą sposobność tutaj, żeby tego przeciwnika zaatakować. Natomiast MD przejdzie tędy, więc bez wątpienia ten przeciwnik będzie nas miał w polu widzenia. Kurczę, no powiem wam szczerze, że sytuacja ciężka, dlatego mówiłem, że muszę się zorientować, żeby ten przeciwnik nie był w domu, chociaż on chyba wbiegł później. No, tak czy siak, ja MD samego tam nie chcę wprowadzać, a co za tym idzie, mój rajd na ten dom zachowam na następną kolejkę. Na razie pozostańmy przy Overwatchu. Okej. Dwa strzały, dwa nietrafione. State of my equipment is not good. No i teraz elegancko zadziałał Overwatch Rafa, co prawda nie celował do tego przeciwnika, który znajdował się z tyłu, ale ten również wszedł w pole rażenia. Dobrze, zacznijmy od Barego. Bez dwóch zdań musimy się zawijać z tej pozycji. W takim razie zróbmy to. Ready to do stuff. Ok, jeżeli chodzi o MD, przesuńmy go tutaj. Niestety zabrakło mi punktów akcji, żeby móc tutaj cokolwiek jeszcze zdziałać. Lewa strona jest w tym momencie względnie czysta, natomiast ten gość jest za drzewami. Od tej strony jest dla mnie nieosiągalny. W takim razie wydaje mi się, że najsensowniej będzie się przemieścić gdzieś dalej. Dobrze, teraz się niestety położyłem, tracąc trochę punktów akcji. Chociaż nie, ja mam w tym momencie chyba tutaj darmowe zmienienie postawy, jak najbardziej. W takim razie wstańmy. Chociaż ten zasięg chyba się nie zmienia, jeżeli chodzi o pozycję stojącą czy pozycję kucającą. Chociaż nie, jednak się zmienia. No dobrze, w takim razie przejdźmy za ten kamień tutaj, nie bawiąc się już tymi postawami, bo ewidentnie tracę punkty akcji. Tak czy inaczej, punktów już w tym momencie nie mam, a co za tym idzie, puszczam kolejkę i zobaczmy, co zrobią przeciwnicy. Okej, ten tutaj musiał wyjść z domu. Niestety ma Barego w zasięgu, który ponownie otrzymuje obrażenia. Okej, zobaczmy, co jesteśmy w stanie zrobić Rafem. Wychodząc tutaj, będziemy już mieli możliwość strzelania do tamtych przeciwników. W takim razie tak zróbmy. No i elegancko z przebiciem tej przeszkody, która dosłownie się rozleciała, gdy pocisk opuścił lufę. Barry bez wątpienia musi podejść do MD, aby ten mógł go skutecznie opatrzyć. W takim razie tak zróbmy. MD present. There you go. Glad to be of use. I have gratitude for medical assistance. Puszczam kolejkę. Raf pod ostrzałem, ale on ma w tym momencie generalnie dobrą pozycję. Do końca tury maksymalne punkty akcji zmniejszone o 4 w trakcie tej tury. Ta postać nie może flankować przeciwników. Okej, nie powinno to dziwić, jesteśmy przygwożdżeni. Natomiast zobaczmy, jakie my mamy szanse na trafienie tego typa z tego miejsca za 8 punktów akcji. Myślę, że całkiem nieźle, spróbujmy. Okej, wchodzą obrażenia za 33. Raf niestety nie ma już punktów akcji, więc nie będę w stanie przeładować. MD present.
Okej, chłopaki się tutaj jeszcze opatrują, więc ja w tym momencie już nic nie będę w stanie zrobić. Przemieszczać się barym nie mogę, do momentu aż MD nie skończy go zawijać. W takim razie pójdźmy turę dalej. Okej, ostra wymiana ognia teraz tutaj z lewej strony. Okej, Raf jest nadal przygwożdżony, jego zasięg ruchów, jak widzicie, jest bardzo mocno ograniczony. No dobra, wydaje mi się, że chyba nie będę tutaj nic ryzykował. Przesuniemy Rafa gdzieś tutaj. Przede wszystkim przeładujemy karabin. Nie mogę ustawić Overwatcha. Potrzebuję do tego 7 punktów akcji. Ale możemy się położyć, co mam nadzieję troszkę spowoduje, że przeciwnik będzie miał większe problemy, aby nas trafić. Dobra, wejdźmy tutaj. Bary. Moving toward destination. Okej, musi skrócić kąt, ponieważ w tym momencie w ogóle mnie nie widzi. Dobra, zobaczmy, jak my tutaj... No kurde, w momencie, kiedy ja byłem na zewnątrz, oni byli wewnątrz. W momencie, kiedy ja wszedłem do środka, to oni postanowili wybiec. Bardzo ciekawe. No dobra. Wstaniemy sobie do pozycji kucającej. No i tego przeciwnika mamy tutaj w zasadzie jak na dłoni. Jeżeli Raf trafi, to chyba możemy tutaj mówić o końcu potyczki. Okej, Raf trafia elegancko. W takim razie nie była to zbyt dobra decyzja, żeby wyjść na to pole, jeżeli chodzi o tego przeciwnika. Ja pierdzielę, coś tutaj wybuchło. No dobrze, Bary wymaga jeszcze jednego opatrunku. Cel w pełni zdrowy, okej. Ja już więcej opatrunków na niego założyć nie mogę. Resztę energii będziemy musieli uzupełnić, jak poprzednio, w trybie widoku satelitarnego. No dobrze. W takim razie, czy oni zostawili tutaj coś po sobie? Tutaj mamy jakiś punkt zainteresowania. Sprawdźmy to sobie. Świeży grób przykryty kwiatami i świeczkami. Na krzyżu znajduje się kilka nagryzmolonych słów. Dobra. Okej, ja myślę, że Rafem zajmiemy sobie pozycję na tym dachu. Ponieważ ci przeciwnicy, z którymi stoczyliśmy walkę, to nie wszyscy, z którymi będziemy musieli się tutaj zmagać. Okej, mamy jednego przeciwnika z prawej strony. W takim razie Raf niech przejdzie w tryb skradania. Będę musiał teraz pamiętać o tym, aby Barry'ego trzymać raczej z tyłu. Okej. Podejdźmy tutaj, zobaczmy, czy kogokolwiek widać. No proszę, tutaj mamy kolejnego przeciwnika, który jest nieświadomy. Ja bym chciał również zobaczyć, który z naszych ma najlepszą statystykę związaną ze skradaniem, bo skradanie to jest chyba zwinność. Raf ma 85, tutaj mamy 65, a tutaj mamy 73. No, czyli generalnie nasz snajper ma najlepszą zwinność, a za tym idzie chyba on ma najlepsze skradanie. Natomiast tak, ja raczej bez problemu, chociaż może nie bez problemu, bo cel jest oznaczony jako stojący dosyć daleko. Natomiast jestem w stanie w niego strzelić, żeby zwrócić na siebie uwagę. Michael here. Chłopaków trzeba by ustawić gdzieś tutaj przy oknach. Na Barry'ego bez wątpienia będę musiał uważać.
Wydaje się, że ten przeciwnik... Tutaj mamy jeszcze jednego. No to bez wątpienia ten tutaj może próbować robić nam flankę z prawej strony. Natomiast ja bym nie chciał rozdzielać naszych chłopaków. A za tym idzie, raczej będę reagował w czasie rzeczywistym, w razie gdyby ten tutaj próbował wbiegać z prawej strony. Miałem też taką myśl, że aż prosi się tutaj, żeby podejść do tego typa z nożem i spróbować go dziabnąć. Natomiast nie ma żadnej pewności, że gdzieś tutaj nie ma jeszcze jakichś przeciwników, których w tym momencie nie widzimy, choćby w tym domku. Wydaje mi się, że bezpieczniej będzie strzelić. I mam nadzieję, że to oni będą chcieli przybiec do nas. No i elegancko. Raf strzela i trafia. Mamy informację, że przeciwnik był świadkiem śmierci, ale chyba nie zarejestrował, skąd nadleciał strzał. Chociaż nie, walka się rozpoczęła. Okej, czy my możemy tutaj robić Overwatcha już na ten teren? Jak najbardziej. W takim razie, w razie gdyby chcieli biec z tej strony, jesteśmy bezpieczni. A w razie gdyby chcieli biec z tej strony, to tutaj niech zabezpiecza bary. Okej, czyli jak najbardziej mamy tutaj drugiego wroga, który wybiegł gdzieś mniej więcej z tej chatki chyba. Okej, Raf niech strzela dalej. Trafienie krytyczne, kolejny przeciwnik z głowy. No ta pozycja Rafa jest tutaj bezcenna. Trzeba przyznać. MD present. Chłopaki nadal niech zostaną w Overwatchu. Nie wydaje mi się, żeby ktoś próbował wbiec z tej strony, bo ten przeciwnik przebiegł przez ulicę na drugą stronę. W takim razie Barry również niech zostanie w Overwatchu. Na tą ścieżkę. Okej, wchodzi w pierwsze pole. Nie dobiegł niestety do Overwatcha Barego. Ponownie Raf. I ponownie bardzo skutecznie. This is Emma. I just wanted to say thank you for helping the residents of Ernie. I'm sure I hired the right people. I'm going to be leaving for Port Cacao, where I'll try to find some leads about my father. But my main hope remains with you. This is Santiago. It looks like you certainly are the answer to our problems with the Legion. I have sent you an email with the details regarding our partnership. Good luck. No okej. Wioska Ernie wyzwolona. Dostaliśmy informację, że na maila zostają nam przesłane szczegóły dotyczące naszej przyszłej współpracy, więc jak najbardziej tego maila sobie odczytamy. Natomiast w Ernie na pewno będę chciał rozejrzeć się bardzo dokładnie, dlatego że gra, co mówiłem w poprzednim odcinku, bardzo zachęca do eksploracji. Można znaleźć mnóstwo użytecznego sprzętu, jak kamizelki, granaty, czy choćby medykamenty, które bez wątpienia przydadzą się w trybie satelitarnym. No dobra, fajnie poszło z tą wioską. Jak najbardziej będziemy to wszystko kontynuowali, począwszy od przeczytania tego maila już w następnym odcinku, na który serdecznie Was już teraz zapraszam. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, hej hej!